co za powietrze. Taki spacer po jedzeniu to samo zdrowie. Tak, tak, znakomicie obniża poziom cholesterolu we krwi. Czytałem na ten temat ciekawą rozprawę. Och, bardzo przepraszam, ale strasznie nam się śpieszy. Szybciej! Widocznie coś się stało. Chyba tak? Żebym się tylko nie spuściła. Raz, dwa, trzy, cztery. Patrz, Aleksandrze. Raz, dwa, cztery. Maju, pozwól tutaj. He? Ale tylko na chwilę. Bólu, stało się coś strasznego właśnie tam lecę. Dziś w nocy ktoś ukradł miód ze spiżarni. Królowa zwołała w tej sprawie naradę wszystkich pszczół. Aha. Przepraszam, nie mam czasu. Cześć, Filipie! A. Do widzenia, Aleksandrze! Oddział naprzód, marsz! Raz, dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, ciekawe, trzy, czy złapią złodzieja. Stójcie, zaczekajcie! Mój wujek pracował kiedyś w policji, może mógłby... Nie mieszaj w to swojej rodziny. Jak wiecie, dziś w nocy ktoś włamał się do naszej spiżarni i ukradł nam prawie cały zapas miodu. To, co zostało, nie starczy nawet dla larw. Nasza królowa jest bardzo zmartwiona z tego powodu. Miłościwa pani, radziłbym wzmocnić strażę przed spiżarnią. Cóż, nie podoba mi się twój pomysł. A zatem postanowione, kto zgłasza się na ochotnika pełnić wartę przed spiżarnią, uprzedzam, że nie jest to łatwe zadanie. Może jednak znajdzie się śmiałek. Gdyby była młodsza, to bym się zgłosiła. Tak, to będzie się młody dzień. A gdy miała młodsza, to też bym się zgłosiła. Nie, ja się boję. A kto będzie, no? Jak dorosłe, to się zgłoszę, bo teraz jestem za mała. No proszę, znalazł się ktoś. Zgłaszam się na ochotnika. Guciu! A więc znalazł się śmiałek. Spodziewam się, że wiesz doskonale, jak odpowiedzialne jest to zadanie. Przysięgam, przepędzę tych łotrów na cztery wiatry. Czy ja wiem? Panno Klementyno, proszę się zgodzić, żeby Gucio pełnił tę wartę. On jest bardzo dzielny. Będzie mógł wreszcie pokazać, że nawet leja stać czasem na wielki czyn. Miłościwa pani, błagam cię, pozwól Guciowi pełnić wartę. Królowo, nie odmawia! Ja się nie zgodziła. To straszny leń. Jeszcze zaśnie i za tego będzie. Cicho, cicho. Dobrze, zgadzam się, byś pilnował spiżarni. Hurra, 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 hurra! Boże, przestań, stoisz przed królową! Wybacz, miłościwa pani, to z radości. Nie szkodzi, mam nadzieję, że spiszesz się dobrze. Tak, Na pewno! No to biorę się do roboty. Spiżarnia świeci pustkami. Nic dziwnego, że królowa tak się martwi. Guciu, czy wiesz, co powinieneś zrobić, jeśli zauważysz złodzieja? Oczywiście, Maju. Natychmiast zaalarmuję o tym innych strażników. Tylko pamiętaj, Guciu, że masz czuwać całą noc. Jestem teraz strażnikiem jej królewskiej mości, Maju. Będę czuwał całą noc, nie zmrużę oka ani na chwilę. Oby tylko nie zmorzył cię syn. Lepiej nie kracz. No to życzę ci powodzenia. Dzięki. Trzymaj się, Guciu. No i królowa się zgodziła, żeby Gucio pełnił wartę przed spiżarnią. No to świetnie. Cały czas głowię się nad tym, kto mógł pszczołom spędzić miód. Wiecie, może się mylę, ale niestety wątpię, żeby Gucio wytrwał na warcie całą noc. Na samą myśl chce mi się spać. Znikam, moi drodzy, dobranoc. Ja też zaczynam w to wątpić, a ty? Ja nie, jestem pewna, że nie zmruży oka. Dzień dobry, Filipie. Czemu wstałaś dziś tak wcześnie, Maju? Ach, pewnie lecisz zobaczyć, jak nam spisał się na warcie nasz drogi Gucio. Tak, a skąd o tym wiesz? Też pytanie, przecież tak samo martwię się o niego, jak i ty. Na pewno wybieracie się do Gucia, idę z wami. Oj, 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 oj.
my, odezwij się. No jak tam? Wszystko w porządku? Cisza. A? Rety, nie ma miodu. A! Tu też pusto, mam złe przeczucia. O, znowu kradziono miód. O, ale go ktoś urządził. O. Guciu, co ci jest? Kto na ciebie napadł? Powiedz. Niech no ja tylko dostanę w swoje ręce. Dziwne, ogłuszono go, a nigdzie nie ma guza. Filip Maja, co wy tu robicie? Mój drogi Guciu. Jest nawet Aleksander. Powiedz, no co robiłeś przez całą noc? Jak to, co pełniłem wartę? Obawiam się, że trochę się zrzemnąłem. No właśnie, Guciu, ty sobie smacznie chrapałeś, a złodziej w tym czasie ukradł resztę miodu. Co? Nie, to niemożliwe. Nie ma miodu, rzeczywiście. Och, to chyba jakiś zły sen, chyba śniło. Jej. Niestety to nie sen, to jawa. Och, co ja teraz zrobię? Jestem zgubiony. Musisz pójść do królowej i wyznać jej prawdę. Mieszkałem kiedyś u pewnego pszczelarza. Dowiedziałem się, że pszczoły mogą przeżyć zimę, pijąc syrop z cukru. Wiem o tym. Taki wspaniały miód gromadzony przez całe lato, to straszne. Jak ja o tym powiem królowej, co ja narobiłem? Wszystko słyszałam. O, królowa, jestem zgubiony. Natychmiast opuść ul, nie chcę cię znać. Miłościwa pani, błagam cię, przebacz mi. Nic z tego. Błagam cię, pani. Daremne są twoje prośby, zawiodłeś mnie, nie można na tobie polegać. O, ja nieszczęsny. Będziesz mógł wrócić do ula dopiero, gdy królowa ci przebaczy. O nie. Co ja narobiłem? Głowa do góry, Guciu. Idę poprosić królową, żeby ci pozwoliła wrócić do ula. Dziękuję, Maju. Mamo, patrz, to ten, który zasnął na warcie, to przez niego ktoś ukradł miód. To nieładnie, synku, pokazywać palcem, ale masz rację, Gucio, zamiast pilnować miodu, smacznie sobie chrapał. To śpiocha, nie strażnik. Chodź, synku. Taki wstyd. Ach, nie powinieneś się tym przejmować. Najgorsze, że ten smyk ma rację. Pożegnajmy się tu. Do widzenia. Do widzenia, Maju. Żegnaj. Ty jedna mi współczujesz. Jesteś bardzo kochana. Aleksander i Filip nie mogli się wyrwać z ula, ponieważ są bardzo zajęci. Są bardzo zajęci? Tak? A co robią? Nic takiego, Guciu. Nie kręć, coś przede mną ukrywasz. No dobrze, powiem ci. Na rozkaz królowej śpiżarnię przeniesiono w inne miejsce. Chodzi o to, żeby zmylić złodzieja. W porządku, dziękuję. W porządku, dziękuję. Wasza królewska mość, ani żywego ducha. A więc Filip i ta mysz są nowymi strażnikami. Nie chciałam ci tego mówić, Guciu. Bałam się, że będzie ci przykro. Mylisz się, wcale mi nie jest przykro. Tylko pamiętaj, nie wygadaj się komuś o tej nowej śpiżarni. To wielka tajemnica pszczół. Wielka tajemnica pszczół, a odkąd to Filip i ta mysz są pszczołami? Nie są, ale na nich można zawsze polegać. Pszczoły są teraz bardzo zajęte zbieraniem miodu. Każdy, kto chce im pomóc, jest mile widziany. No lecę. Leć, masz rację. Nie powinnaś zadawać się z takim kimś jak ja. Nie mów tak. Dobrze, zobaczycie, jeszcze będziecie żałować, że mnie wyrzuciliście. Cześć. Och, biedny Gucio, co z nim będzie? Nie ma się czym przejmować. Czy ja koniecznie muszę mieszkać w ulu? Niech sobie żyją tam beze mnie. Dam sobie radę sam.
Prawdę mówi to przysłowie. Wczorajszy przyjaciel może być jutro twoim wrogiem. Ale znam też przysłowie, które podnosi na duchu. Po burzy musi wreszcie zaświecić słońce. A zresztą, czy to ważne, nie będę już o tym myślał. Pójdę, dokąd oczy poniosą, w daleki świat, sam jeden. Dzień dobry, Maju, a gdzie Gucio? Ach, prawda, królowa zabroniła mu tu przelatywać. Zaraz będziemy na miejscu. Podobno jest tam mnóstwo mszyc. Dzień dobry, pani Biedronko. Czy nie widziała pani przypadkiem Gucia? Szukam go już od kilku dni. Może wy go widziałyście, bo ja nie. Nie, mamo. Niestety. Nie. No cóż, trudno. Przepraszam, że panią zatrzymałam. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Oddział tać. Na pewno szukasz Gucia, prawda, Maju? Gdyby leżał gdzieś martwy, chętnie go sprzątniemy. Oddział, marsz! Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Taki tłuszczak jak Gucio bardzo by nam smakował. O! Chyba zabłądziłem. Nigdy już nie wydostanę się z tej gęstwiny. Nie pozostało mi nic innego, tylko czekać na śmierć. To prawda, źle zrobiłem, że zasnąłem. Ale w końcu każdemu strażnikowi to się może zdarzyć, zwłaszcza po północy. Zasnąłem, wielkie rzeczy. Czy to powód, żeby od razu mnie wypędzić? Pozwolić pełnić wartę komuś takiemu jak konik polny albo ta wyliniała mysz? Też mi strażnicy! Żeby tak nie potraktować! Nigdy nie wrócę do Ula, do tej strasznej królowej! Jeszcze będą mnie prosić, żebym wrócił. Opadłem sił. Ojejku, nie mogę fruwać. Kiedyś uczono mnie, co robić, gdy się jest bardzo zmęczonym. Pamiętajcie, gdy jesteście bardzo zmęczeni, postępujcie następująco. Kawałek lećcie, kawałek idźcie. I tak na przemian, rozumiecie, moi drodzy? To ważne. W ten sposób można pokonać dużą odległość, nie tracąc zbyt wiele sił. Tak jest! Rozumiem. 47, 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 51, 52, 53, 54. Nie mogę, zgłodniałem już od tego liczenia. Wesołe życie trudnia. Trzeba sprawdzić, kto to. Południa. Jesteśmy zawsze weseli. W garnuszku pyszny miód pszczeli. Nie wiemy, co troski, co głód. Zaradny jest bardzo. Oni piją miód. Hej! Dajcie mi trochę, dobrze? Dzień dobry. Kim jesteś, gadaj? Jestem trutniem, tak samo jak wy. Nazywam się Gucio. Sam tu przyszedłeś? Oczywiście, że sam. Pewnie mieszkasz w tym dużym ulu, przyznaj się. Teraz już nie. To bardzo ponure miejsce, dałem stamtąd nogę. Szefie, co z nim zrobimy? Zostaw to mnie. Prosimy, przyjacielu, może masz ochotę na garnuszek miodu? Och tak, miam, miam. Proszę, mój mały, smacznego. Przepyszny, miam, 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 wyjątkowo smaczny miód. Tak, tak, to miód przedniego gatunku. Myśmy... Ej, stój, pysk! Powiedz, no, mój drogi Guciu, czy macie w ulu spiżarnię? Ma się rozumieć, i to w dodatku zupełnie nową. Naprawdę, Guciu, zupełnie nową? Bo do starej ktoś się włamał. Ukradziono prawie wszystek miód. Pewnie to, co zostało. Przeniosą do nowej spiżarni. Dużo wam jeszcze zostało miodu? Niestety, nie mogę wam powiedzieć, to tajemnica. Ależ, mój drogi, przed przyjaciółmi nie ma tajemnic, nie piśniemy nikomu słowa. Możesz mieć do nas, Guciu, pełne zaufanie. Chcesz, to zostań z nami. Będziesz miał miodu, ile zapragniesz. Ile zapragnę?
A, już wiem! Miód, którym nie poczęstowaliście, smakował tak samo jak miód z naszego ula. Wszystko jasne, to wy go ukradliście z naszej spiżarni. Słuchaj, no ja ciebie chyba skądś znam. Gdzie ja cię widziałem? A, już wiem, tak, należałeś do straży przybocznej naszej królowej. Ale wyrzucono cię, bo zostałeś przyłapany na gorącym uczynku, jak wykradałeś ze spiżarni miód. Tak, tak. Ja nic nie zrobiłem, puśćcie mnie, to nie ja. Zobaczycie, będziecie tego żałować. Tak, teraz wszystko rozumiem. Ukradłeś miód, żeby się zemścić. Mam rację? Tak, zrobiłem to z zemsty. A, to ty siedziałeś przy wejściu do spiżarni, chrapałeś wybrać na strażnika takiego głupola. Dlaczego to zrobiłeś? Przecież wiesz, że miód jest potrzebny do karmienia larw. Przestań się mądrzyć, mój mały. Jesteś tak samo winny jak my. Jak sam zauważyłeś, miód, który piłeś, był kradziony. Chcąc, nie chcąc, stałeś się naszym wspólnikiem. Nie, nie wrobicie mnie w to! Może jestem głupi, ale nie aż tak bardzo. Wiem, co jest dobre, a co złe. Nie chcę mieć nic wspólnego z bandą złodziei, jasne? Słyszycie jeden z drugim? A? Przejrzałem was, jesteście podli. Daliście mi miodu tylko dlatego, że... No i co, mój mały? Zaprowadzisz nas do nowej spiżarni? A jeśli tego nie zrobię, to co mnie czeka? Chcesz wiedzieć? Zwiążemy ci nogi i ręce. A potem wyrwiemy ci skrzydełka. Nie, ojejku, dobrze, zaprowadzę was. No widzisz, wreszcie zmądrzałeś. Uważaj, Aleksandrze! Ojej, Maju, byłbym wpadł, co to jest? Jak to nie wiesz, bije tutaj gorące źródełko, dlatego tyle tu pary. Tak właśnie myślałem, ale na wszelki wypadek wolałem się upewnić. Straszna to wilgoć, Aleksandrze, sklejają mi się skrzydełka. Tutaj na pewno go nie ma, szkoda. Jesteś tego pewna? Skąd wiesz? Gucio unika tego miejsca, kiedyś tu zabłądził, musiał wracać do domu pieszo. Gdzie on może być, jak myślisz? Nie martw się tego niego. Znasz to przysłowie? Złego licho nie weźmie. Abyś miał rację, mój drogi. Mam w domu mapę. Chodźmy po nią. Będziemy prowadzić nasze poszukiwania według mapy. Dobrze. Dokąd jest Markoś nas prowadzi? Czyżby nowa spiżarnia była aż tak daleko od ura? Przewie, żeby on nas nie wykołował. To spryciarz. Słuchaj, no mały, tylko nie próbuj nas wykiwać, bo może ci się przytrafi coś złego. Zaraz będziemy na miejscu. Czy widzisz te opary w dolinie, co? Tam w dole jest most, pod którym mieści się nowa spiżarnia. Chytrze pomyślane. Trzeba przyznać, że to świetne miejsce na spiżarnię. Trudno je wykryć. Nie można odmówić im sprytu, nie? Zaraz się przekonamy, czy nie kłamiesz. Dobrze, dobrze, proszę bardzo, ale lećcie tam sami. Jestem bardzo zmęczony, chcę wreszcie odpocząć. Nic z tego, kochany, nie zapominaj, że należysz do naszej bandy. Tak łatwo cię nie puścimy, nie? Na pomoc, ratunku, ratunku! Słyszałeś? To przecież głos Gucia. Masz rację, to Gucio, a mówiłaś niedawno, że nie bywa w tej okolicy? Aju, zaczekaj, ja nie potrafię fruwać. Przecież obiecaliście puścić mnie wolno, a ja głupi uwierzyłem. Miałem wam tylko pokazać, gdzie jest nasza nowa spiżarnia. Teraz już wiecie, więc puśćcie mnie. Czego jeszcze ode mnie chcecie? Nie wierzę temu smarkaczowi, on coś knuje. Trzymaj go mocno, słyszysz? Jakieś dziwne jest tu powietrze, czujecie? Ojej, tu jest gdzieś chyba gorące źródło. A, moje skrzydła! Sklejają się to przez tę parę. Niestety moje skrzydełka też się skleiły. Guciu, Guciu! Cześć, Maju, cześć, Aleksandrze. Możesz wstać, nic ci nie jest? Stare przysłowie pszczół powiada, prawdziwy przyjaciel jest wart więcej niż garnek miodu. Ojej, byłbym zapomniał, ci na dole, tam, to złodzieje miodu. Niesłychane, żeby dać się nabrać takiemu smarkaczowi wstyd! No i co, zadowolony jesteś? Trzeba przyznać, że udał ci się podstęp. Nieźle to sobie wymyśliłeś, nie chcieli go... Hej, nie bójcie się, nic wam się nie stanie, zaraz wam pomożemy. Co? Znowu to szkujecie? Nie. Tym razem to nie podstęp, uwaga. Łapcie linę. Po kolei, po kolei. Na w tych cygarach, powoli.
jak tylko skrzydełka wam wyschną, natychmiast weźmiecie się do pracy. Co? Co takiego? Do pracy my? Tak, tak, wy. Będziecie zbierać nektar. Macie go zebrać tyle, ile ukradliście miodu. Poważnie? Oczywiście, praca uszlachetnia, a wasz szef jak chce, to wszystko potrafi, prawda, Guciu? Czemu mnie o to pytasz? Bo ty właśnie jesteś szefem, Guciu. Niemożliwe, bujasz. Królowa powiedziała, że wszystko puści w niepamięć, jeśli weźmiesz się do pracy. Tak, to cudownie, Maju. W takim razie, panowie, bierzemy się do roboty i to zaraz. Po drodze wstąpimy do Filipa i powiemy mu, że dzisiaj nie będzie musiał pełnić warty. Nareszcie wyśpi się za wszystkie czasy. Czy mogę cię o coś zapytać, Maju? Pytaj, mogę? Oczywiście. No więc chodzi o moje nowe stanowisko, Maju. Otóż... No mówże wreszcie, o co ci chodzi? Słuchaj, jeśli zbiorę 3 garnuszki nektaru, będę mógł się trochę zdrzemnąć, prawda? W końcu jako szef... Guciu, jak ci nie chcę? Tylko troszeczkę. Stare przysłowie powiada, kto się wyśpi, ten dobrze myśli. Cicho, od przysłów to jestem ja. Masz rację, Guciu, to twoja specjalność. Chcecie wiedzieć, co się wydarzy w następnym odcinku? Otóż na naszej łące zjawi się dziwny gość. Aleksander Wielki będzie przekonany, że jest to przybysz z kosmosu. Przyznacie sami, że wygląda bardzo tajemniczo. Maja zorganizuje przyjęcie na cześć niezwykłego gościa, gdyż wszyscy mieszkańcy Łąki koniecznie chcieli go poznać. Kim naprawdę był dziwny przybysz, dowiecie się wkrótce.